Jestem Mija. W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę pod niebo sętowi się wznieść. Czy to te, co chcę, czy na jawie śnię? Może tu rzeczywistość ma inny kształt. Kiedy ściemnia się, wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja. Razem ze mną teraz leć. Od czego ma się przyjaciół? Szafir sobie poradzi, dziadku. I ocali farmę. No właśnie, to proste. To wcale nie będzie takie proste, Mija. Szafir jest dziki, nikt nie potrafi na nim jeździć. Nawet gdyby udało się go okiełznać, trzeba będzie konkurować z bardziej doświadczonymi jeźdźcami. Jeśli ułożę Szafira, będę mieć szansę. I będziemy dbać o bezpieczeństwo. No niech będzie. Możemy spróbować. Wiesz co, Mario? Co? Tak sobie myślę. Może i ja pojadę na szafirze, to znaczy w konkursie. Ale nie masz doświadczenia w jeździe na koniu. No wiem, tylko ja lepiej się z nim dogaduję. Tak, tak, zauważyłem to. Może umówmy się tak. Jeśli uda mi się utrzymać na szafirze, wystartuję na nim w konkursie. A jeśli nie? Jeśli mnie się nie uda, a tobie tak, ty wystartujesz w konkursie. A ja będę cię trenować, zgoda? Zgoda. Zrobiłam coś pysznego do jedzenia. O, to miło z twojej strony. Wejdź, zapraszam. Jeszcze sobie pomyślisz, że rządzę się jak jakaś nadopiekuńcza babcia. To jest na deser. Wspaniale, że Mija i Mario tak się zaangażowali w przygotowania do konkursu. Wygrana z pewnością rozwiązałaby mnóstwo problemów. Spokojnie. Stój. Powoli. Spokojnie. Spokojnie. Mario, nic ci nie jest? Nie, babciu, tylko się trochę... To będzie dla ciebie nauczka, żeby nie dosiadać nieułożonych koni. Szafir jest grzeczny przy niektórych ludziach. Jeśli Mario sobie z nim nie radzi... Ja sobie z nim poradzę. Na pewno? Udowodnię. Ostrożnie.
Dobrze, na dzisiaj wystarczy. I co? Jestem pod wrażeniem. Jak myślisz, wszystko będzie dobrze? Serio? Tak, wiem. Jakoś to będzie. Zobaczysz. Przecież robi to dla ciebie. Żebyś mógł zachować farmę. Nie chcę, żeby coś jej się stało i tyle. Dobrze, możesz zgłosić się do konkursu. Dziękuję, dziadku. Będziemy trenować na okrągło. Zadzwonię do Pauli i jej powiem. Wracam za chwilę. W bogactwie rosnącym bez wytchnienia znajdziesz cel swojego dążenia. Ciao! Cześć, kolego! Lasita! Tak? Zobacz, co mam dla ciebie! O, dziękuję! Jest naprawdę prześliczna! Ja też coś dla ciebie mam! Proszę! Marzyłam o takiej! Jest cudowna! Co tu się dzieje? Dzień przyjaźni? To znaczy... A, prezent dla najlepszego przyjaciela? Nie mam jeszcze prezentu dla mojego przyjaciela, ale na pewno coś znajdę. Cześć, Mia. Nie widziałaś gdzieś przypadkiem Yuko? Nie, nie widziałam. Co tam chowasz? To... nic takiego. Poszukam jej. No brawo, Mo. Yuko się ucieszy. Cześć, Xolana. Wszystko w porządku? Tak, ja... nic mi nie jest, tylko pyłek wpadł mi do oka. To wcale nie takie nic, prawda? Och, Mo, właśnie w tym cały problem. Nic nie dostałam z okazji Dnia Przyjaźni. Nie mam żadnych przyjaciół. A, nieprawda. Ja mam coś dla ciebie. Wow, dziękuję, Mo. W życiu nie dostałam nic tak ładnego. O. Mo, nareszcie! Wszędzie cię szukałam! Tak, ja też wszędzie cię szukałem. I szkoda, że nie znalazłem wcześniej. Udało mi się zdobyć dla ciebie coś wyjątkowego. Oszalejesz ze szczęścia! To łaskotliwy kwiat. Bardzo rzadki gatunek. Patrz! Dziękuję, Yuko. To wspaniały prezent. A ty czym mnie zaskoczysz? O, mam coś dla ciebie. Coś fantastycznego. Coś super ekstra wspaniałego. Świetnie! Ale jeszcze nie mogę ci tego dać. Serio? Dlaczego? Nic nie szkodzi. Ale ciekawa jestem, co to? No... ja też. O, jesteś! Podoba mi się ten pomysł. Dzień, w którym okazujemy przyjaciołom sympatię.
Oczywiście, że masz rację. My codziennie jesteśmy dla siebie mili. Nie potrzebujemy szczególnych okazji, prawda? Jak to nie? Przynajmniej jest pretekst, żeby wręczać prezenty. Proszę, to dla ciebie. A co to jest? Brzęczące fasolki. Popatrz, taki z nimi ubaw, że hej! Myślisz, że jest coś zabawniejszego? Nie ma. Są świetne, Fadl, dziękuję. Ja nic dla ciebie nie mam, ale mogę cię przytulić. Wersja specjalna, wersja deluxe i wersja... No proszę, Riksel, miło cię znów widzieć. Wytrzyj nogi, zanim wejdziesz i zniszczysz resztę mojego domu. Nasz poprzedni interes nie wypalił, przyznaję. Dlatego poprzedni interes był zarazem ostatnim. Wielka szkoda, bo oferuję sowitą nagrodę. I szukam kogoś, kto zechce ją zgarnąć. Mów dalej. Te pierścienie, na których zależy elfom. Też jestem nimi zainteresowany, ale są pilnie strzeżone w pałacu. Tak, ale elfy szukają pozostałych. Jeśli ty znajdziesz je pierwszy, mógłbyś je sprzedać po korzystnej cenie. Mów dalej, to brzmi ciekawie. Świetnie! Mojej stawki nikt nie przebije. Bogactwo, jakim dysponuję, przekracza wszelkie wyobrażenia. O, doprawdy? Moja wyobraźnia nie zna granic. To rzeczywiście robi wrażenie. Chwileczkę, umówmy się tak, coś za coś. Jak coś znajdziesz, wyślij wiadomość przez Tukito. W bogactwie rosnącym bez wytchnienia znajdziesz cel swojego dążenia. Jedyne, co rośnie bez wytchnienia, to drzewa, trawy, kwiaty, rośliny. Ale tego nie można nazwać bogactwem, prawda? Musi chodzić o coś innego. Niesamowite, że dałaś mi dokładnie taką samą. To świadczy o tym, że obie mamy dobry gust. Bogactwo rosnące bez wytchnienia. Przecież kryształy ciągle rosną. Było o tym w szkole. Co to jest szkoła? Lasito, skąd macie te tiary? A skąd wszyscy biorą biżuterię? Politeus! Mogłam na to wpaść. Trzeba się dowiedzieć, skąd je bierze. Kryształy ciągle rosną. To dlatego prezent od ciebie jeszcze nie jest gotowy. A możliwe. Przekonasz się. No. Właśnie wybierałem się do pałacu. Co was tu sprowadza? Musimy pogadać o kryształowych tiarach. O, świetnie. Dzień przyjaźni, tak? Mam kilka nowiutkich, super wytwornych... Właściwie chcemy się tylko dowiedzieć, skąd masz kryształy. Ha! No i jeszcze czego? Jak wcisnę kryształy komuś, kto wie, skąd można je wziąć za darmo? Może nagroda rozwiązałaby ci język. Chcemy wiedzieć, gdzie jest następny... Pierścień? Jak na to wpadłeś? Szczęśliwy traf. Wspomniałeś coś o jakiejś nagrodzie. No, musiałbym to uzgodnić z królem. Na pewno jakoś się dogadamy. Chodźmy. O, jesteśmy już niedaleko. Wcale nie targował się z Mo. To do niego niepodobne. Na pewno nie pomaga nam z dobrego serca. Coś knuje. Zaraz. Koniec wycieczki. Stoimy przed kryształową jaskinią. Wygląda groźnie. Będziemy tam bezpieczni? Ujmę to tak. Możecie się tam poczuć trochę nieswojo. Niewiarygodne.
Ciekawe. Widzicie to? Poczekaj, teraz ja! Niesamowite! Zamiast swojego odbicia widzi się najlepszego przyjaciela! O! Co też wy wygadujecie? Mnie się to nigdy nie przytrafiło. I co? I nic! Może robię coś nie tak? Spróbuj, Mo! Dlatego nie miałeś dla mnie prezentu. Nie, miałem dla ciebie prezent, ale może ten kryształ źle działa. Akurat dałeś prezent mi, a mnie nie. Miałeś prezent dla Yuko? Tak, miałem, ale nie dałem go Yuko. Ja też nic od niego nie dostałam. To co zrobiłeś z prezentem, Mo? Dałem go Ksolanie. O, no proszę, robi się coraz ciekawiej. Słuchajcie, mamy ważniejsze sprawy. Trzeba znaleźć pierścień. Tak, poszukajmy pierścienia. Może to miał być prezent od Mo? Chociaż wątpię. Chyba już tutaj byliśmy. Może teraz chodźmy tędy. Nie, tędy. A nie szliśmy już tamtędy? Przestań się wymądrzać. Nie wiesz nawet, kto jest twoim przyjacielem. Coś mi przyszło do głowy. Zrobię z niego wisiorek. Albo może naszyjnik? Nie martw się, na pewno ci wybaczy. Szybko! Musicie to zobaczyć! Wow! Jak tu pięknie! Jej! Prawda, Onchao? Pierścień! Znaleźliśmy go! Tak! Rety! Ale jak mamy go stamtąd wydostać? O! Kryształowy jednorożec wita nas. Mówi, że stworzył kryształowe zwierciadła, żeby przypominały mu o najlepszym przyjacielu. A? Jego najlepszym przyjacielem był ono. Ale od jego zniknięcia minęło wiele czasu. Wizerunek w krysztale zbladł. Jest teraz bardzo samotny. O tak, Onchao. Obaj tęsknicie. To jest pióro Ono, a to jest jego syn, Onchao. Chcę, żebyś je wziął. Patrzcie! Zyskałeś nowego przyjaciela. Dziękuję. Chcę, żeby Onchao zachował pióro, bo ono to jego ojciec. Ale bardzo, bardzo dziękuję. Docenia to. Zdobyliśmy trzeci pierścień. Nie może się dostać w łapy Politeusa. Jakoś dawno go nie widziałam. Może zgubił się w labiryncie. Politeus się zgubił? Nie. Na pewno coś kombinuje, więc zaraz się dowiemy, o co chodzi. Słyszycie? Brzęczące fasolki pokazują nam drogę do wyjścia.
Politeusie. Więc jednak odbicie pokazuje prawdę. Nie mam przyjaciela na tym świecie. Nikt mnie nie lubi. O! Politeusie, znalazłem coś. Podoba ci się? O, pokaż. Czego oczekujesz w zamian? Niczego. To prezent ode mnie. Z okazji Dnia Przyjaźni. Za mną. Ej, Mo! To miało być dla mnie, prawda? Tak, jakby. Tak. A tamten prezent dałeś Ksolanie, bo... Była smutna. Chciałem ją pocieszyć. Przepraszam. Nie przepraszaj. I nie musisz mi niczego dawać. Już pamiętam, czemu zawsze chciałam, żebyś był moim przyjacielem. Fajnie, że wszystko się wyjaśniło. Idziemy. Może Politeus wcale nie kombinował. Stać! Będą na was czekać. Uważajcie. Gargona! Założę się, że Rixel też tam jest. Wygadałeś im, że... Nie wiem, czy na niego nakrzyczeć, czy mu dziękować. Nim się nie przejmuj. Nie możemy wyjść, bo nas złapią. Niekoniecznie. Rozdzielimy się i weźmiemy ich z zaskoczenia. Damy im popalić. Trzeci z pierścieni Ono. Jeszcze jeden i znajdziemy tęczową wyspę. Pozbędziemy się Rixela raz na zawsze. Na mnie już czas. Niedługo wrócę. Pa! Przyjaciółka! Pa! Chodź do nas! Proszę bardzo. Dziękujemy. Powodzenia. Udało się. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teletoon Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduń. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska.